Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w zakupach. Miałam nadzieję na tym Black Friday, że kupię coś ciekawego. Przeciąłam po prostu wszystkie strony, na których mogłabym coś kupić i nie bardzo znalazłam cokolwiek tak naprawdę. Zrobiłam zakupy tylko na jednej stronie, coś co i tak chciałam zamówić, więc coś tam zaoszczędziłam. I to jest ze strony Natural Eco. Może pamiętacie, że kiedyś dostałam paczkę do testowania trochę kosmetyków i chciałam złożyć teraz zamówienie u nich. Bardzo chciałam sprawdzić ten olejek z Resibo do demakijażu. Już widziałam kilka opinii dziewczyn, między innymi Fokusowana sobie to właśnie testowała i wszystkie wypowiadały się bardzo pozytywnie, więc coś tam zaoszczędziłam. Tam, bo ile dobrze pamiętam, 5% chyba na wszystkich produktach, albo na wybranych, ale chyba na wszystkich. I darmowa przesyłka, więc coś tam jednak zaoszczędziłam. I właśnie sobie zamówiłam ten olejek z Resibo. Bardzo fajnie on przychodzi zapakowany, bardzo mi się to podoba. No i olejek wygląda tak. On jest właśnie z pompką i do tego był ten ręczniczek. Pewnie będę używać, bo ja używam tych ręczniczków, ale fajnie, on kosztuje coś 15 z kawałkiem chyba, zapłaciłam 14 z kawałkiem, może dobrze pamiętam. W ogóle tu bardzo chciałam zamówić to mydło do włosów i ciała miodowe z Bania Gafi, ale było wykupione, więc byłam bardzo niezadowolona i chciałam jeszcze kupić maseczkę, tym chyba z mlekiem z łosia, coś takiego, ale też była wykupiona, więc nie tylko ja wpadłam na taki genialny pomysł robienia zakupów w Black Friday, ale zamówiłam sobie inną maseczkę, również z Bania Gafi, odmładzająca maseczka do twarzy. Mam nadzieję, że mnie odmłodzi. Dajcie znać, czy to miały, czy miałyście i co nie sądzicie, bo tej właśnie, o tej jeszcze nie bardzo cokolwiek słyszałam. I dostałam fajnie, bo jeszcze dwie próbki Resibo. Tutaj mam krem ultra nawilżający i krem odżywczy. I bardzo fajnie, dostałam jeszcze małą kartkę świąteczną, więc też bardzo miło z ich strony. Wszystko było oczywiście świetnie zapakowane, zafoliowane. Adam się do tego dobierał, więc mówi, po co to tak wszystko zapakować, teraz nie mogę otworzyć. No właśnie po to, żeby się nie zepsuło. Następne zamówienie, jakie złożyłam, to na Yves Rocher. Jeżeli pamiętacie może mój filmik, albo jeżeli oglądaliście mój filmik ostatnim My Little Paris, tym boksikiem, tam była miniaturka właśnie perfum Soul Elixir z Yves Rocher i był kupon, kod taki promocyjny, że jeżeli złożymy zamówienie za 10 funtów lub więcej na stronie, dostaniemy te perfumy właśnie w pełnym wymiarze za darmo. No i oczywiście złożyłam zamówienie. Musiałam wydać tylko 10 funtów. Tam było jeszcze sporo promocji w ogóle na stronie i zamówiłam sobie tą wodę toaletową Organic Vanilla. Dostałam kokosową, mogliście widzieć w moich ulubieńcach, bardzo mam zadowolona, więc sobie chciałam zamówić kolejną i ona kosztowała właśnie, ona była na promocji 4,90, więc sobie wzięłam tą i pięknie pachnie. Bałam się, że wanilia, że może mi nie podejść, ale była fajna, jest bardzo fajna. I zamówiłam coś dla Adama, zamówiłam mu Aftershave Balm, więc mam nadzieję, że będzie zadowolony. No i tutaj to on też kosztował chyba 4,90 albo 4,50 nawet i potrzebowałam jeszcze coś tam dorzucić do dychy i zamówiłam sobie nową myjkę. Ona kosztowała 1,50 funta. Ja uwielbiam myjki, zawsze zakupuję z The Body Shopu, ale ostatnio, jeżeli mieliście na Instagramie, wrzucałam bardzo fajną myjkę, kupiłam w Primarku i to właśnie myjka, do tego była taka głowa misia i ona na sznurku miała jeszcze tą przyssawkę, że można sobie, wiecie, na ścianę przyczepić i ta przyssawka tak jest denerwująca, że tragedia. Nie da się tego obciąć tak, żeby nie obciąć razem ze sznurkiem i bardzo nam przeszkadza w myciu się, więc stwierdziłam, że kupię sobie nową, tamta jest beznadziejna. Ładnie tylko wygląda, ale jest mało praktyczna. No i tutaj już miałam 10 funtów. I jako właśnie ten prezent dostałam te perfumy i to jest 50 ml, one normalnie kosztują chyba 53 funty, były też na promocji coś koło 33. Prześliczna buteleczka, perfumy są przepiękne, bardzo mi się podobają i już zużyłam właśnie tą moją miniaturkę. I jeszcze dostałam jeden prezent, w ogóle w tym i proszę, to nie daję tyle prezentów. Automatycznie mi wskoczył zegarek, myślałam, że będzie bardzo badziewny, jest tak troszkę tylko badziewny. Wygląda tak, jest taki rose gold z białą tą wstawką. Sama nie wiem, czy to jest plastik, czy to jest metal, ciężko stwierdzić. No ale tak myślę, że na co dzień do pracy będzie okej. I tam jak na początku w ogóle źle zrobiłam, bo trzeba było wpisać tylko kod i automatycznie te perfumy wskakiwały jako prezent. Ja je najpierw wrzuciłam do koszyka i tam zrobiło dużo większą kwotę i wskoczył jeszcze jeden prezent, więc jakbym wydała więcej, to bym dostała jeszcze portfel i chyba tu i na telefon. Więc oni z tymi prezentami po prostu tam szaleją, ale myślę, że to wszystko za 10 funtów to naprawdę był dobry deal.
Składam jeszcze ostatnio zamówienie z Oriflame i pewnie kojarzycie te takie balsamy, które są takie bardzo uniwersalne, mogą mieć do ust, do jak macie wysuszone łokcie, kolana, kostki czy coś takiego. I tutaj była pachnąca strona i to jest z organicznym miodem. I po prostu to tak dziewczyny pachnie, że ja to musiałam mieć, mimo że mam masę balsamów i obiecałam sobie nie kupać, póki nie zużyję wszystkich. Ale to pachnie, jakbym miała po prostu tutaj czysty miód w tym opakowaniu. I 4,95 to kosztuje, rewelacja. I ja pamiętam, że je bardzo lubiłam, więc sobie zamówiłam, bym miała później trochę. I zamówiłam sobie jeszcze krem do rąk, bo była seria jabłko z cynamonem, więc musiałam. I bardzo, bardzo ładnie pachnie i fajnie nawilża, więc jest super. A ponieważ kremów do rąk nigdy nie jest za dużo, jak byłam w polskim sklepie i stałam koło kasy i oni oczywiście takie kładą fajne rzeczy koło kasy, żeby jeszcze dokupić, był z Ziai krem z proteinami jedwabiu i prowitaminą B5, wygładza, nawilża, łagodzi. Ja jestem tak lekko sceptycznie nastawiona do ich kremów po tym, jak jeden krem mi okropnie wysuszył ręce, ten z kozim mlekiem, ale tak ładnie to opakowanie wygląda i tak mnie kusiło, że wzięłam. Mam nadzieję, że będzie fajny. I byłam ostatnio w Superdrug. Potrzebowałam nowej gąbeczki. W ogóle to chciałam ją kupić w Budzie, bo była promocja jedna, druga za pół ceny. Chciałam sobie wziąć dwie, ale oczywiście więcej osób wpadło na ten pomysł i były wykupione. Więc poszłam do Superdruga i jedna kosztuje tutaj 5,99, a dwupak był za 9,99, więc stwierdziłam, że a dobra, wezmę. I tak coś tam zaoszczędziłam, a gąbeczkę i tak kupuję. I nie wiem, czy jakaś była promocja, o której zapomnieli tam napisać, czy co, czy może w ten dzień było ileś tam procent, bo przy kasie się okazało, że zapłaciłam 6,66, więc rewelacja. 67 pensów wyszła mi druga gąbeczka. Więc tak, mam nadzieję, że ta promocja może jeszcze jest, więc sobie zaglądnijcie. I ostatnie trzy rzeczy są do włosów. Pierwsze to mój ukochany, najlepszy na świecie lakier do włosów ze Schwarzkopfer Too Sexy Big Volume Push Up. Uwielbiam ten lakier, jest rewelacyjny, pięknie pachnie i super trzyma włosy, pachnie truskawkami, w ogóle jak lubicie takie zapachy bardzo słodkie, to serdecznie go polecam. Ja go kupuję w The Body Care, bo on jest tam za 2,79, a on normalnie kosztuje coś około 5 funtów, więc super. Następnie kupiłam maskę do włosów, skończyły mi się maski wszystkie, nie wiedziałam jaką kupić, tak stałam przy tą półką, łaziłam tutaj z powrotem, którą bym kupiła. I wybrałam Tresemme Keratin Smooth. Kiedyś miałam jakieś tam próbki w gazecie, były jakiś krem do prostowania włosów i po prostu użyłam go jednego dnia i przez następne dwa dni budziłam się z prościutkimi włosami, więc fajna seria. Stwierdziłam, że sobie kupię maskę, ona była jeszcze na promocji, chyba 2 funty za nią zapłaciłam w Tesco, więc zobaczymy, bo jeszcze nie używałam, mam nadzieję, że będzie fajna i nie będzie mi obciążać włosów. I ostatnia rzecz jest w sumie dla Adama, nie dla mnie, jest to szampon rękawowy. Jakiś czas temu zaczął mu strasznie lecieć włosy, po prostu na poduszce rano to było multum włosów i wpadł w lekką panikę. I moja fryzjerka właśnie poleciła ten szampon i on ma właśnie zapobiegać wypadaniu włosów i żeby szybciej po prostu rosły. I muszę powiedzieć, że rewelacyjnie działa, naprawdę bardzo mu zgęstniają włosy. I naprawdę przestało lecieć praktycznie rano, nie ma nic. To jest chyba nasza trzecia butelka, tak mi się wydaje. Może sobie użyłam go dwa razy, ale w sumie nie mam takich problemów, więc, więc no nie używam. Ale jeżeli macie takie problemy, to serdecznie polecam spróbować właśnie ten szampon. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Serdecznie zapraszam na kolejne filmiki oraz na mojego Instagrama oraz Twittera. Wszystkie zawsze informacje macie na dole. I widzimy się już niedługo. Pa, pa!